Cześć, jestem Kaki, prowadzę bloga Kaki Play Game. Dzisiaj będziemy nagrywać drugie wideo na temat koni. Jeśli nie widzieliście poprzedniego, poniżej umieszczę linka, dzięki któremu będziecie mogli go sobie obejrzeć. W tamtym filmiku wspomniałem o tym, że konie są strachliwe. Jeśli chcecie mieć konia, który się nie boi, trzeba za niego za dużo zapłacić, ponieważ one są specjalnie szkolone do tego. Natomiast taki normalny koń, który jest w tle za mną, boi się i jest bardzo strachliwy. To jest taki koń, którego normalny poszukiwacz przygód może sobie kupić w normalnej osadzie. Natomiast powinna go spotkać niemiła niespodzianka w momencie, kiedy zaatakuje ich nawet najmniejszy zwierzak. Już nie mówię o goblinach czy orkach. Natomiast takiego typu koń może przestraszyć się naprawdę najprostszej rzeczy. I mam ze sobą rekwizyt. Ja go powolutku będę rozwijać, ponieważ on jest przerażający dla koni. To jest siateczka, prosta, żółta, zwykła siateczka. I postaram się tą siateczką nie tylko przestraszyć konia, co go przerazić. Taka siatka może spowodować, że jeździec zacznie galopować bez żadnej kontroli nad swoim koniem. Nawet wytrawny jeździec nie będzie w stanie opanować strachu konia, a co dopiero zwykły jeździec w światach fantazy, gdzie na drogę wyskoczy mu zielony, może nie żółty, a zielony, mały goblin, czy nawet snotling jest w stanie przestraszyć takiego konia. Tak więc postaram się ją teraz przestraszyć. To jest gazela. Ona mi pokaże teraz, pomoże mi pokazać wam, w jaki sposób konie boją się różnych rzeczy. Obserwujcie. Jak zauważyliście, kilka gwałtownych ruchów, nowy kształt, którego wcześniej nie widziała, odrobina hałasu i już koń wpada w panikę. Co prawda szybko się uspokaja, aczkolwiek jest to koń, który już jest nieco przyzwyczajony do tego typu treningów. Inne konie reagują bardziej agresywnie, inne mniej. Zależy oczywiście od konia, co można oddać stosownym rzutem kością i reakcją losową. Tak więc mam nadzieję, że tą krótką demonstracją pokazałem wam, że posiadanie konia dobrego, za którego zapłacicie bardzo dużo, wasze postacie zapłacą bardzo dużo, jest wartościowe, a posiadanie takiego zwykłego, rekreacyjnego konia może bardzo kiepsko się skończyć dla takiego poszukiwacza przygód.